Witamy w Energy Gaz Polska. Dzisiejszą główną gwiazdą dnia jest... New Beetle, Volkswagen New Beetle. Z którego roczku? To jest roczek 98, silniczek 2.0, 115-konny. O, to jeszcze niepełnoletnie żółte maleństwo. Dokładnie. Powiedz nam coś więcej. Żółta gwiazdeczka. Powiedz nam coś więcej. Można tak, też powiedzieć kwiatuszek. Instalacja zamontowana jest tutaj Lovato. Czyli włoski produkt. Włoski produkt, optymalny do starszych aut. Kurczę, jeżeli chodzi o takie właśnie autka typu 98, one nie wymagają zbyt dużo informacji, więc Lovato jak najbardziej będzie się sprawdzać w takich oto układach. I teraz tak, koszt takiej instalacji to jest 2300. No i teraz może sięgnijmy tutaj, pokażmy jakieś tam poszczególne podzespoły, czyli tak, jednostka sterująca tutaj przy akumulatorze. Czyli w fajnym miejscu, jeżeli chodzi o dostęp wilgoci. Dokładnie, na pewno nie dojdzie do niej woda. Reduktor jest zamontowany tam bardziej na ścianie grudziowej. Tutaj go widzimy, ten błyszczący element. Błyszczący punkcik. Filtr fazy lotnej. No i pokażemy jeszcze listewki, które są zamontowane pod osłoną. O, jedna i druga. Tutaj jest jedna z listew tryskowych. Tutaj jest druga. Tutaj natomiast obok jest druga. Tak, tak. Wszystko jest ładnie schowane pod... I teraz powiedzmy o spalaniu. Spalanie benzyny to jest 11 litrów, spalanie gazu 12 litrów. Założymy tylko osłonkę. Jakie nam to daje oszczędności? Oszczędności nam dodaje na każdy 1000 km około 270 zł. Bardzo fajny wynik. Dokładnie. Instalacja Lovato ma dwuletnią gwarancję. Jest to kompletny włoski produkt. Tak, włoski produkt. Zapraszam do środka. Pokażemy tutaj stryczek elektryczny. Prowadź, Mariusz. Nam tu obserwatorów dzielnych naszego cudownego kanału. Proszę bardzo, uwaga na szafkę. Przełączniczek jest tutaj. Po lewej stronie od kierownicy. Elegancko mamy zamontowany przełączniczek na życzenie klienta w tym miejscu. Sięgnijmy tutaj. Zapas gazu uzupełniamy w ten oto sposób. Dokręcamy końcóweczkę tak, do tego elementu. Tankujemy. Końcóweczka jest w komplecie. I teraz może przejdźmy do zbiornika. Może teraz tak, ja go pójdę, otworzę. Myślałem, że sięgniesz, ale widzę, że odszedłeś, więc ja to zrobię. Chciałem złapać szerszy kadr, aby pokazać, jak to auto jest piękne. Z tyłu. Proszę bardzo, zbiorniczek jest 47 litrów, co daje nam zasięg około 320 km. Wynik bardzo ładny. Teraz tak. Niczego więcej nam dokładnie nie potrzeba. Może powiedzmy o oszczędnościach. Instalacja zwróci się po około 10 tysiącach kilometrów. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług, jak również do śledzenia naszego kanału na YouTubie. I oczywiście szczęśliwego nowego roku. I Facebooka też prosimy śledzić. Do widzenia. Do widzenia.